Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem będą przemiany oświeceniowe w Rzeczypospolitej. Skupimy się tutaj głównie na drugiej połowie XVIII wieku. Samo oświecenie w Polsce było nacechowane znacznie wpływami z zachodu, szczególnie z państw takich jak Francja, Anglia czy państwa niemieckie, gdzie tam oświecenie samo pojawiło się już u schyłku XVII wieku. Tutaj filozofia wolności narodowej, racjonalizmu, postrzeganiu świata przez pryzmat naukowy, hasło powszechności oświaty, rozwoju nowych instytucji życia społecznego, kulturalnego miały bardzo podobny grunt w Rzeczypospolitej, w państwie, które w zasadzie chyliło się ku upadkowi, liczono na tak zwane odrodzenie się w upadku. Dlatego podatny grunt sprawiał, że w Polsce szybko oświecenie zaczęło dość mocno rozkwitać. Prekursorem jego był już Stanisław Leszczyński, ale wiemy, że on miał dość małą wadę w Polsce. Jego kariera też u nas nie trwała zbyt długo, dlatego nie zrobił jakichś znaczących zmian, ale już w pierwszej połowie XVIII wieku powstała m.in. Szkoła Konarskiego, tak zwane Collegium Nobilium, czy też Publiczna Biblioteka Załuskich w Warszawie w 1747 roku. Nastąpił także rozwój wydawnictw pism, całego ruchu wydawniczego, opublikowano wiele nowych dzieł naukowych. No tutaj wszystko oczywiście w duchu takim oświeceniowym, ta szkoła wspomniana Collegium Nobilium także. Tutaj już w drugiej połowie XVIII wieku bardzo należy docenić działalność króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oczywiście, który zakłada m.in. Teatr Narodowy, czy też Szkołę Rycerską w 1773 roku ją zakłada, aby kształciła nową patriotyczną młodzież, która będzie mogła zmieniać Rzeczpospolitą oczywiście na lepsze. Także król wydaje czasopismo Monitor, które tu widzimy na obrazie, które głosi hasła racjonalistyczne, naukowe, ale także reformatorskie, no i ma pomóc przekonywać społeczeństwo w zmianach ku lepszemu. Jednak na czym na początku się skupimy, to oczywiście reformy oświaty, gdyż tutaj taka chwalebna karta w polskiej historii. W 1773 roku zostaje powołana Komisja Edukacji Narodowej, jest to pierwsze w Europie Ministerstwo Oświaty. No i zapowiada to duże zmiany, jeśli chodzi o edukację w Polsce. 1773, powołanie KEN. Powołanie KEN. Czyli Komisji Edukacji Narodowej. Jest to możliwe, gdyż przez rozwiązanie zakonu jezuitów w tym samym roku państwo przejmuje pod zarząd duże fundusze i oczywiście same budynki szkół jezuickich. Także PR-zy się bardzo mocno angażują, zakony PR-ów angażują się w edukację, wprowadza się do programu nauczania nauki przyrodnicze język i historię ojczystą, co jest dość ważne. Wcześniej, tak jak mówiliśmy sobie, w XVII wieku w Polsce zaczęła dominować głównie teologia. Wśród samych zakonów, m.in. PR-ów, było dużo ludzi światłych, którzy naprawdę chcieli zmian i chcieli tą młodzież kształcić, co oczywiście też dobrze wpływało na sam rozwój nauczycieli, bo jak nauczyciele są z pasją, to także próbują ją przekazać swoim uczniom, łatwiej się wtedy uczy. Mieliśmy zapowiedź dużych zmian, przez to choćby, że utworzenie KEN-u pozwoliło na jeden program nauczania, jakby usystematyzowanie samej oświaty w Rzeczypospolitej. Samej Komisji Edukacji Narodowej podlegały dwie prowincje szkolne, Koronna i Litewska, na których czele postawiono dwa uniwersytety w Krakowie i w Wilnie. Tym dwóm tak zwanym szkołom głównym podlegały z kolei szkoły wydziałowe. One są odpowiednikami dzisiejszych szkół średnich, a nim z kolei podlegały szkoły podwydziałowe, czyli szkoły niższego szczeblu, albo mówimy średnie niższego szczeblu. Szkoły parafialne co prawda podlegały nadal kościołowi, ale nauczyciele byli zobowiązani do prowadzenia zajęć według ustalonych odgórnie programów i też podręczników. No i tutaj dzięki temu KEN pozwalał właśnie na tą taką bardziej jednolitą edukację. Oczywiście nauka nie była obowiązkowa, obejmowała tylko i wyłącznie mężczyzn. Dziewczyny mogły się edukować, ale w szkołach prywatnych, w których uczono takich rzeczy jak dobre maniery, taniec, muzyka, język francuski czy haft. To były takie cechy, które uważano niezbędne
i przydatne dla młodej damy wtedy w XVIII wieku. Samo utworzenie Kenu wiązało się także z prowadzeniem nowych programów nauczania, nowych podręczników, no i na nowo kształcenia całej kadry nauczycielskiej. Samo komisja do tego powołała w 1775 roku Towarzystwo do Spraw Ksiąg Elementarnych, w skład którego wchodzili różni pedagodzy i uczeni. Jego sekretarzem został ksiądz Grzegorz Piramowicz. No i te zmiany spowodowały gwałtowny wzrost liczby uczniów szkół średnich do ponad 17 tysięcy w roku 1790. Oczywiście w porównaniu do całej populacji jest to mało, ale zwróćmy uwagę, że tacy chłopi na przykład kształcili się rzadko, więc tak ta liczba jest dość imponująca. 1775. Towarzystwo do spraw ksiąg elementarnych. Towarzystwo do spraw ksiąg elementarnych. Okej. Sama literatura odegrała bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o Polskę, o szerzenie tych idei reformacji, zmian w narodzie. Oświeceniowi twórcy propagowali jakieś wzorce światłego, pozbawionego przesądów myślenia w postępowaniu, w duchu oczywiście patriotycznym, a także podchodzenia krytycznie do tradycji samej obyczajowości szlachty i duchowieństwa. Wykorzystywano tutaj formy literackie, bardzo popularne w oświeceniu, takie jak bajka, sielanka, epigramat, oda, satyra, poemat heroikomiczny, tragedia, jakieś felietony literackie, eseje, powieści i romanse. Tutaj szczególnie wsławił się znany wam pewnie Ignacy Krasicki, znany z tych swoich bajek, które cechowały oczywiście alegorie, czyli przedstawianie tych cech, wyśmiewanie wad ludzkich przez pokazywanie ich u zwierząt, a także Adam Naruszewicz, który był też znanym polskim poetą, historykiem, autorem głównie sielanek, bajek, epigramów, satyr, tragedii i ud. Intensywnie rozwijał się także wówczas teatr, prezentowano widzom klasykę i nowości z zakresu dramatopisarstwa europejskiego, ale także ojczystego. Znane takie przedstawienia były na przykład Fircyk w Zalotach czy Powrót posła, który napisał Julian Ursyn Niemcewicz. I tak jak sobie wspominaliśmy, nowe ideologie także propagowały te czasopisma, m.in. Monitor, ale także Magazyn Warszawski, czy też czasopismo Polak Patriota. Jeśli chodzi o sztukę, to tutaj bardzo zasłynął Stanisław August, który był miłośnikiem rzeczywiście sztuk, dzieł artystycznych i cechował się on wysokim mecenatem, popierał także kształcenie Polaków na zagranicznych uczelniach w Francji, Anglii czy Niemczech, stąd też mieliśmy stypendia królewskie, pozwalały one na podróże i studiowanie za granicą. Znanym stypendystą jest choćby Tadeusz Kościuszko, który co prawda wyruszył do Paryża, żeby studiować na Akademii Malarstwa i Rzeźby, po czym uznał, że to nie jego powołanie i zaczął prywatnie brać lekcje z inżynierii, co wiemy później mu się przydało w walce o niepodległość USA, a także później w insurekcji kościuszkowskiej, o której sobie jeszcze oczywiście opowiemy. Ale głównym realizatorem, jeśli chodzi o politykę artystyczną Stanisława Augusta, był z Włoch Marcello Bacciarelli. Może sobie przewiniemy trochę, ops. Marcello Bacciarelli, on tutaj głównie realizował życzenia króla. Sam władca podczas spotkań z malarzami okazywał dużą wiedzę, jeśli chodzi o sztukę. Sam im udzielał wskazówek, doradzał, wytykał błędy. Bardzo też precyzyjnie i profesjonalnie formułował swoje życzenia co do obrazów. Król, który był otoczony wtedy znakomitymi rzeczywiście doradcami, zainicjował rozległe prace architektoniczne i urbanistyczne, głównie w Warszawie. Je głównie realizowali Dominik Merlini oraz Jan Christian Kamsetzer. Oczywiście pod znacznym wpływem monarchy, który starał się to wszystko samemu osobiście nadzorować. I wtedy też wykrystalizował nam się, można powiedzieć, no niekoniecznie nowy styl, ale taki specyficzny styl architektoniczny nazywany stylem Stanisława Augusta, czy też stylem stanisławowskim. On zapoczątkował samą architekturę klasycyzmu w Rzeczypospolitej. Najbardziej znanym to są oczywiście kompleks pałacowy w Łazienkach, tutaj widzimy pałac na wodzie,
Co cechowało ten styl? No, był to niby klasycyzm, a jednocześnie miał nadal cechy baroku. Król sam lubił zdobienia złote, co widzimy choćby w salach Pałacu Królewskiego, czyli klasycyzm, ale jeszcze z jakąś domieszką dość dużą baroku, tak można sobie to zapamiętać. Tutaj właśnie władca, tak jak sobie wspomnieliśmy, zainicjował choćby restaurację Zamku Królewskiego, czy też właśnie te łazienki królewskie, no ale także gmachy użyteczności publicznej, dużo takich powstawało, wspomniany przez nas choćby Teatr Narodowy, tu widok z około roku 1900. Okej. Okay. Takim symbolem samego zainteresowania władcy, jeśli chodzi o sztukę, to są oczywiście obiady czwartkowe. Obiady czwartkowe były to spotkania u niego, no, najczęściej w tych łazienkach, gdzie spotykali się uczeni, artyści, pisarze i oni też tam dyskutowali, no, takie tematy właśnie typowo kulturalne. Później powstawało także czasopismo Zabawy Przyjemne i Pożyteczne i uważano za taki organ prasowy obiadów, jakieś tam wnioski z niego wyciągane się w nim właśnie się pojawiały. Znanym także malarzem króla jest Bernardo Bellotto, albo też zwanym Canaletto. No i Canaletto stworzył serię obrazów Warszawy, dzięki której wiemy w zasadzie, jak wyglądała w tej drugiej połowie XVIII wieku. Canaletto umiera w 1780 roku. Tutaj przykład krakowskiego przedmieścia, jak wtedy wyglądało. Te obrazy były bardzo cenne przy późniejszych różnych rekonstrukcjach Warszawy po wojnach i zniszczeniach. No i też dają nam zamysł, jak wyglądało życie w Warszawie w tamtych czasach. Paradoksalnie w drugiej połowie XVIII wieku mamy ożywienie gospodarcze Rzeczypospolitej mimo samego pierwszego rozbioru Polski. Była to właśnie też zasługa króla, który inicjował wiele zmian, wprowadził m.in. urzędowe miary i wagi, uruchomił mennice, czy też zniósł cła wewnętrzne, które paraliżowały handel wewnątrz kraju. W miastach komisje dobrego porządku kontrolowały miejskie finanse, zajmowały się także porządkowaniem zabudowy, szpitalnictwem, a nawet ochroną przeciwpożarową, czyli powiedzieliśmy takie zarządzanie bardziej administracyjne. W drugiej połowie XVIII wieku także rozwijały się manufaktury, upadły jednak one z czasem, gdyż wyrabiały głównie towary luksusowe, które nie znajdowały takiego dużego rynku zbytu. Także niekorzystny był napływ lepszych jakościowo często, ale też i tańszych produktów z zagranicy. Natomiast wzrósł obrót finansowy. Sprzyjało temu wydanie ustawy wekslowej, która zabezpieczała transakcje kredytowe, rozszerzano kredyty, banki się szybciej rozwijały, mieliśmy ogólny rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej, która ciągle odczuwała jednak za małą ilość samego pieniądza kruszcowego, tego na przykład opartego na złocie, w swoim obiegu. No i także utrudnienia handlu wynikały z postanowień Prus, które po pierwszym rozbiorze zostały częściowo załagodzone po wybudowaniu kanału wodnego, który łączył Dniepr z Niemnem. Inwestycja ta, realizowana przez hetmana Michała Kazimierza Ogińskiego, umożliwiała spław na wielką skalę litewskiego drewna do Bałtyku. Wyraźnie się wtedy ożywił handel czarnomorski, ale same Prusy, no, zawsze mogły tam Polskę przyblokować, jeśli chodzi o handel. Znaczenie wydobywania także własnych surowców mineralnych docenił sam król, powołując komisję górniczą. Ona sprawowała pieczę nad wydobyciem węgla i rud żelaza w Rzeczypospolitej. Jeśli chodzi o przemiany społeczne w tamtym okresie, no, strasznie osłabła wtedy magnateria, szczególnie przez te zmiany terytorialne i trochę zmiany ustrojowe. Ona utraciła częściowo swoje wielkie majątki ziemskie, kontrolę nad skarbowością i wojskiem przez te różne powstające komisje i urzędy. Sami niektórzy magnaci nawet ulegli wpływom idei oświecenia, przez to zaczęli interesować się działalnością filantropijną, wspierali biedniejszych, fundowali stypendia dla zdolnej, ale właśnie niezamożnej młodzieży. Także liczba średniej i drobnej szlachty w stosunku do ogółu społeczeństwa, co prawda, była podobna,
ale był to nadal, czyli tam mówiliśmy sobie kiedyś to 10%, teraz około 8%, ale był to nadal największy odsetek w Europie, jeden z najwyższych. Mieszczaństwo stanowiło z kolei tylko kilkanaście procent ludności, stąd pochodziło z mieszczaństwa wielu lekarzy, dziennikarzy, nauczycieli, czy też i artystów, ale zaczęła nam się kreować z tego wszystkiego nowa warstwa społeczna, która wcześniej nie była znana, inteligencja. Inteligencja to taka nowa grupa, która w Polsce później odegra dużą rolę, szczególnie w czasów obrad Sejmu Wielkiego, o której sobie powiemy na następnej lekcji. Jednak największy problem ludności, czyli problem ludności chłopskiej nie uległ zmianie, pomimo że Stanisław August coś tam czasem też wysuwał jakieś propozycje, to wszystko się kończyło tylko na jałowych dysputach. Ostatecznie zawsze ta szlachta wolała mieć tych, powiedzmy sobie, niewolników niż nie. Takie zmiany jedyne to takie, że w królewszczyznach powoli ograniczano tą pańszczyznę, a w Wielkopolsce często zastępowano samą pańszczyznę czynszem pieniężnym. Zapiszmy sobie może jeszcze tylko tego autora, a tutaj nic nie widać, to Canaletto, jeśli chodzi o te obrazy. No i to by było tyle, jeśli chodzi o tę lekcję. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia ponownie. Trzymajcie się, cześć! Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com/a+nauka. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontakt@gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.